Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jak poinformowała ukraińska wersja Radia Wolna Europa, czyli Radio Swoboda, w dniu 4 września 2023 roku w Kijowie odbyła się konferencja prasowa Niezależnej Międzynarodowej Komisji ONZ do spraw badania naruszeń na Ukrainie. Komisji tej przewodniczy norweski prawnik Erik Mose, który powiedział: Cytuję, na tym etapie nie doszliśmy jeszcze do wniosku, że na Ukrainie ma miejsce ludobójstwo. Koniec cytatu. To była odpowiedź zresztą na pytanie dziennikarza Radia, Radia Swoboda i też warto podkreślić, że ONZ-owski komisarz wyraził, wyraził podobne stanowisko już w marcu bieżącego roku podczas konferencji prasowej w Genewie. Erik Mosse to bardzo doświadczony prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, absolwent Uniwersytetu w Oslo, dodatkowo studiował także w Genewie, był sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. W latach 1999-2003 był wiceprezesem, a w latach 2003-2007 właśnie prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. I też trzeba tutaj przytoczyć szerszą wypowiedź, właśnie Erika Mose, który powiedział, że komisja nie posiada wystarczających dowodów, które spełniałyby kwalifikację prawną konwencji o ludobójstwie. Konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 Roku. Kraje członkowskie konwencji, a jest ich obecnie 149, są zobowiązane do zapobiegania aktom ludobójstwa i zobowiązane są do karania y, takiej zbrodni zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Y, ta konwencja definiuje ludobójstwo jako działania, które są podejmowane w celu całkowitego lub częściowego zniszczenia grupy narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej lub etnicznej jako taki. I tymi oznakami ludobójstwa jest na przykład zabijanie członków Jednej z tych wyżej wymienionych przeze mnie grup, lub spowodowanie u nich poważnych obrażeń ciała, celowe tworzenie warunków życia mających na celu zniszczenie danej grupy, zapobieganie porodom, przymusowe, przymusowe przenoszenie dzieci z jednej grupy do drugiej, czy też publiczne nawoływanie do tego typu działań. No i tutaj też trzeba oczywiście przypomnieć tę konferencję prasową z marca 2023 roku z Genewy, gdzie Erik Mosse powiedział, że, że komisja nie odkryła, że na Ukrainie doszło do ludobójstwa. Padła zresztą dokładnie takie, takie zdanie, dokładny cytat: Nie odkryliśmy, że na Ukrainie doszło do ludobójstwa. Koniec, koniec cytatu. Tego typu wypowiedzi oficjalnych urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych powinny skłaniać do głębszej refleksji, powinny skłaniać do chłodnej analizy, do spojrzenia realistycznego na konflikty zbrojne, na, także na wojnę na Ukrainie, powinny skłaniać do refleksji nad tymi gorączkowymi opiniami i komentarzami, których byliśmy świadkami po 24 lutego 2022 roku w mediach głównego nurtu w Polsce i w krajach tak zwanego kolektywnego zachodu. Warto przypomnieć także no, to, co się Określa mianem masakry w Wraczaku. Przypomnę tylko, że 15 stycznia 1999 roku odkryto w Raczaku grup 45 Albańczyków. Był to, był to wynik walki między, między Policją Serbii i Czarnogóry, a oddziałami Armii Wyzwolenia Kosowa. Armii, mówimy tutaj o Uczeka, oskarżanej o różnego rodzaju zbrodnie. Nazywanej te, także organizacją terrorystyczną. Natomiast po odkryciu tego grobu, właściwie niezwłocznie amerykański kierownik misji OBWE w Europie, William Walker, oskarżył o ludobójstwo Serbów, nie mając na to absolutnie żadnych dowodów. I to właśnie ta masakra w Raczaku stała się głównym czynnikiem wyzwalającym masowe, bezprawne bombardowania Jugosławii przez wojska NATO, które trwały 78 dni, które rozpoczęły się 24. Marca 1999 roku. Działania, które nie miały żadnych podstaw w prawie międzynarodowym, nie były zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, działania w wyniku których była bombardowana infrastruktura cywilna, w której zginęło bardzo wielu wielu cywilów, no i też była to zbrodnia, trzeba tak to nazywać, za którą chociażby prezydent Czech Milosz Zeman przeprosił w Pradze serbskiego prezydenta. Aleksandara Włócicia w maju 2021 roku. Warto mieć to na uwadze, że tak szybkie, tak pochopne oskarżenia nie służą prawdzie, nie służą także pokojowemu współistnieniu, nie służą także właśnie stabilności i równowadze w systemie międzynarodowym. Powinniśmy o tym pamiętać, mając właśnie także w, 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 pamięci, w pamięci to, co się Wydarzyło w roku 1999. Myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o polską politykę, zaleca, należy tutaj zalecać chłodną analizę i, i realistyczne spojrzenie na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, biorąc pod uwagę fakt, że z punktu widzenia polskiej racji stanu, najlepsze byłoby jak najszybsze zakończenie tego konfliktu, który generuje zasadniczo niestabilność i bardzo wysoki potencjał kryzysowy w naszej części Europy. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście te wypowiedzi Erika Mose, zarówno z marca, jak i ze września 2023 roku, w żaden sposób nie wykluczają istnienia zbrodni wojennych, które są, no, można powiedzieć, czymś nieodłącznym, jeśli chodzi o konflikty, o konflikty zbrojne. Zbrodnie wojenne należy potępiać, należy osądzać natomiast takie zbyt mocne zagalopowywanie się w osądach może skutkować niestety eskalacją działań wojennych, które mogą przekraczać lokalny wymiar tego, tego konfliktu, co byłoby niezwykle niekorzystne dla systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i warto o tym Pamiętać, podkreślam jeszcze raz, zwłaszcza z punktu widzenia kraju o takim położeniu geopolitycznym jak Polska. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki, zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały. Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w księgarni geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.